Myślę, że nie muszę wam mówić, ale wiem, że to miasto też żyło tą sprawą. Dzisiaj była strata i część dziewczyn, które śpiewają dzisiaj i jeszcze powrócą na scenę, na szczęście, czuję się z nimi znacznie lepiej. Część do nas dołączyła po czasie, bo brała udział w dosyć przykrym wydarzeniu. I ja chciałabym tę piosenkę ku pamięci tego chłopca i z nadzieją, że to nie ostatni raz, kiedy się z nim widzieliście, kiedy się widzieliście z nim ostatni raz, zaśpiewać. Piosenka powstała, kiedy myśmy stracili przyjaciela, Mateusz. Mateusz ma 23 lata, w tym czasie zegar się zatrzymał, ale mimo tego, że ja byłam wtedy strasznie obrażona i wściekła, że to się stało, nie rozumiałam tego, zresztą nadal tego nie rozumiem, bo to przekracza moje zrozumienie, ale próbując sobie jakoś ułożyć tę sprawę w głowie i w sercu, napisałam taką piosenkę, która nosi tytuł Bakła, choć naprawdę bajzel, bo tak przezywaliśmy Mateusza. Śpiewam mu ją czasem i czekam na moment, kiedy się znowu wytarmosimy i wyściskamy. I nie mam ani cienia wątpliwości, że to się stanie. Dlatego chciałabym zadedykować waszemu przyjacielowi tę piosenkę dziś. Przecież wcale nie koniec, kiedyś spojrzeć w oczy. A to nie będą źrenice, siateczka, żyłek i białka. Przecież wcale nie koniec, wezmę ciebie. Oh.